Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Kościół modlił się za niego nieustannie. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 października 1981 roku. Dzisiaj dane mi jest po długiej przerwie podjąć na nowo audiencję generalną, która stała się jedną z podstawowych form posługi duszpasterskiej biskupa Rzymu. Ostatni raz przybyli do Rzymu pielgrzymi, Zgromadzili się na taką audiencję w dniu 13 maja. Jednakże audiencja nie mogła się odbyć. Wszyscy wiedzą, z jakiego powodu. Dzisiaj rozpoczynając po czteromiesięcznej przerwie owo spotkanie, tak drogie dla mnie i dla Was, nie mogę nie nawiązać do dnia 13 maja. Lecz nie mogę najpierw nie wyrazić bólu, jaki wywołała we mnie wczorajsza wiadomość. O tragicznej śmierci prezydenta Egiptu Sadata. Padł on ofiarą niezwykle groźnego i okrutnego aktu terrorystycznego, który wzbudza uczucia goryczy i konsternacji, napawanie spokojnymi myślami, o możliwych konsekwencjach. Prezydent Sadat ceniony był za swoje przymioty ludzkie, jako człowiek wierzący w Boga. Oraz za swoje odważne inicjatywy pokojowe, poprzez które starał się otworzyć nowe drogi rozwiązania długotrwałego i krwawego konfliktu pomiędzy Arabami i Izraelitami. Zachęcam Was do modlitwy za tego wielkiego męża stanu i za pozostałe ofiary barbarzyńskiego zamachu, wśród których znajduje się biskup kościoła koptyjsko-prawosławnego. Módlmy się także za ich rodziny, zwłaszcza za małżonkę i dzieci prezydenta, tak ciężko doświadczonych w ich uczuciach. Błagajmy również Boga o to, aby naród egipski i jego przywódcy potrafili znieść tę próbę w duchu braterskiego współżycia i harmonijnego rozwoju, nie zaprzestając poszukiwania pokojowych rozwiązań, co było pragnieniem ich prezydenta prośmy także o to by w tych czasach tak bardzo wstrząsanych przemocą, strachem i niepokojem pan bóg przybliżył krajom bliskiego wschodu dzień pojednania i pokoju misericordie domini kwianon sumus konsumpcji. słowa ludu bożego który wyraża swemu panu wdzięczność za ocalenie i sławi za nie boże miłosierdzie Dziś pragnę te słowa powtórzyć wobec Was, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni na środowej audiencji. Pragnę, aby były one jakby echem owego 13 maja oraz tamtej audiencji generalnej, która nie mogła się odbyć z powodu zamachu na papieża. W czasie długich tygodni przebywania w Polikliniko Gemelli, Przychodziło mi też często na myśl opisane w dziejach apostolskich wydarzenie z najwcześniejszych dni Kościoła w Jerozolimie. Oto Herod uwięził Piotra, a kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga, w nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział – wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. – Przepasz się i włóż sandały – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego – Narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni Anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast Anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł. Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. To wydarzenie z pierwszych dni Kościoła w Jerozolimie często przychodziło mi na pamięć w czasie pobytu w szpitalu. Chociaż okoliczności ówczesne i współczesne zdają się tak bardzo do siebie niepodobne, to jednak trudno było rekonwalescentowi, który jest następcą Piotra, na rzymskiej stolicy biskupiej. Nie rozważać tych słów apostoła. Wiem na pewno, że Pan wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwano. Przytoczyłem ten zapis dziejów apostolskich również i dla tych słów, jakie w nim znajdujemy, a które stanowiły dla mnie w tym okresie tak wielkie oparcie, kiedy strzeżono Piotra w więzieniu. Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Doświadczyłem, drodzy bracia i siostry, w podobny sposób jak Piotr, uwięziony i przeznaczony na stracenie modlitwy Kościoła. Doświadczyłem jej natychmiast ze strony zgromadzonych na audiencję generalną, która nie mogła się odbyć. Doświadczyłem tej modlitwy w tym samym dniu 13 maja. W miarę jak wiadomość o zamachu, środki przekazu roznosiły na cały świat. Wiadomość ta wywołała reakcje, o których świadczyły głosy dochodzące z różnych stron świata, z różnych krajów, od głów państw i przywódców społeczeństw, od tylu różnych ludzi i środowisk. Nade wszystko jednak owa wiadomość zgromadzała ludzi na modlitwę. Zapełniały się katedry biskupie i kościoły parafialne. Modlili się wspólnie z nami, bracia prawosławni i protestanci, ale nie tylko. Modlili się również wyznawcy Mojżesza i Mahometa i jeszcze inni. Trudno mi o tym myśleć bez wzruszenia, bez głębokiej wdzięczności dla wszystkich: dla tych, którzy w dniu 13 maja zgromadzili się na modlitwie, dla tych, którzy na niej trwali przez cały ten czas. Jestem wdzięczny Chrystusowi, Panu. I Duchowi Świętemu, który poprzez wydarzenie, jakie miało miejsce na placu św. Piotra w dniu 13 maja o godzinie 17:17, .17, natchnął tyle serc do wspólnej modlitwy. I nie mogę, myśląc o tej wielkiej modlitwie, zapomnieć o tych słowach z dziejów apostolskich, które odnoszą się do Piotra. Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Debitores facti sumus. Tak jest, stałem się jeszcze bardziej dłużnikiem wszystkich. Jestem dłużnikiem tych, którzy bezpośrednio ratowali moje życie i pomagali mi wracać do zdrowia. Profesorów i lekarzy, sióstr pielęgniarek i świeckiego personelu w polikliniko Gemelli. Jestem równocześnie dłużnikiem tych Którzy otoczyli mnie ową rozległą falą modlitwy na całym świecie, jestem dłużnikiem. I stałem się na nowo dłużnikiem najświętszej dziewicy i wszystkich świętych patronów. Czyż mogę zapomnieć, że wydarzenie na placu świętego Piotra miało miejsce w tym dniu i o tej godzinie, kiedy od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w portugalskiej Fatimie. Pierwsze pojawienie się Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Wszak we wszystkim, co mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli. Dzisiaj uroczystość Matki Różańca Świętego. Cały miesiąc październik jest miesiącem Różańca. Kiedy po pięciu blisko miesiącach znów dane mi jest spotkać się z wami, drodzy bracia i siostry, na środowej audiencji pragnę, aby te pierwsze słowa, jakie do was wypowiadam, były słowami najgłębszej wdzięczności, miłości i ufności. Tak jak modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby, jest i pozostaje zawsze święty różaniec modlitwa Matki Kościoła. I do tej modlitwy wszystkich raz jeszcze gorąco zachęcam i zapraszam, zwłaszcza w ciągu tego różańcowego miesiąca. Przyjmijcie, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, te pierwsze słowa, jakie łączą się ze wspomnieniem 13 maja. Ponieważ nie mogą one zawierać wszystkiego, postaram się jeszcze uzupełnić je przy dalszych spotkaniach.